prawdziwych ludzi, historia prawdziwych zdarzeń, osób, którym żyje się czasami bardzo trudno. I nawet nie myślałem, że ta kampania stanie się taka ważna w kontekście różnych przeżyć i doświadczeń, które się za nią kryją. Myślę, że pewnie dobrze wiedzą to osoby, które wspólnie tworzą z nami tą kampanię. I zarówno w moim gabinecie, w trakcie sesji terapeutycznych, w trakcie momentów, kiedy czasami zastanawia się ktoś, czy żyć, czy nie. Czy to są moje ostatnie godziny, czy może dam sobie jeszcze szansę. Więc sobie myślę, że te oklaski i wszystkie jakby pochwały należą się chyba osobom, które przychodzą do gabinetu i które stały się inspiracją zarówno do napisania książki, jak i do stworzenia kampanii, jak i do tego, żebyśmy mogli się dzisiaj tutaj spotkać. Więc w pierwszej kolejności ja bym chciał podziękować tym wszystkim osobom, które pewnie boją się dzisiaj, żeby pokazać to, kim są, pokazać swoją twarz, ale zrobiło już bardzo dużo w kwestii dania mu możliwości poznania historii. Historii, która jak dla mnie cały czas są poruszające i mam poczucie, że mają moc zmiany czegoś bardzo ważnego jakby w wielu ludziach, czy dać nadzieję na zmianę.